Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Leszna przedstawił swoje propozycje do budżetu na 2016 rok. Wyliczono je na ponad 6 278 000 zł. Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoje propozycje do budżetu w piątek. Jutro z dziennikarzami spotka się prezydent Łukasz Borowiak, przedstawi, jak według niego ma wyglądać budżet na przyszły rok. W tym zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jest m.in. postulat dotyczący utworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki. Na ten cel radni PiS-u chcą przekazać 1 500 000 zł. Z nowości to uruchomienie Uniwersytetu Drugiego Wieku. Ma to kosztować 300 000 zł. Dla osób między 18 a 50 rokiem życia, czyli osób czynnych zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje życiowe i zawodowe. Zmieniający się świat, to jest taka zasada uczenia się przez całe życie. W dziale edukacji jest też przeznaczenie pieniędzy na program szkolnego Savoir Vivre. Uwzględniono kontynuację programu Wychowanie Wodne. Radni chcą też stworzenia programu Ocalić od Zapomnienia w ramach portalu Historia i Tradycja Miasta Leszna. W propozycjach Prawa i Sprawiedliwości są inwestycje związane z infrastrukturą edukacyjną. Remont dachu i wymiana okien w SP2 i gimnazjum numer 2, 160 tysięcy. Remont internatów zespołu szkół rolniczo-budowlanych na potrzeby zespołu szkół specjalnych, drugi etap, 800 tysięcy. To powinno zamknąć te przygotowania i możliwość wtedy przeniesienia zespołu szkół specjalnych. To są decyzje jeszcze poprzedniej kadencji. Wykonanie nowej elewacji budynku lub wymiana okien, to w zależności od tego, co będzie potrzebne w zespole liceum ogólnokształcącym numer 4, 200 tysięcy złotych, remont nawierzchni dziedzińca trzeciego LO. 100 tysięcy złotych radni PiS-u chcą przeznaczyć na wykonanie placu zabaw przy ulicy Wierzbowej, 300 tysięcy na pierwszy etap Alei Gwiazd Żużla. Wymieniają także ulice wymagające utwardzenia i modernizacji. Te inwestycje wyliczono na 1 950 000 złotych. Ulice Kopernika, Zawiszy, Czarnego, Szczepanowskiego, Skrzetuskiego, Świętego Krzysztofa w Gronowie, Mączewiową w Zaborowie, Malczewskiego na Zatorzu, Dożynkową. Czemu Dożynkową? Powiedzmy, chcemy naprawić tą Dożynkową, żeby chociaż częściowo wyjąć ten ruch tych tirów, powiedzmy, z wiaduktu. Radni PiS-u są za utrzymaniem Białej Niedzieli i programu szczepień przeciw HPV. W swoich propozycjach uwzględnili także nagrody prezydenta dla pracowników niepedagogicznych. Mało tego, że ci pracownicy mają to wpisane w regulaminach, że dyrektor może zgłaszać o nagrody prezydenta, oni nie zgłaszali, proszę Państwa. I dlatego kwotę naprawdę skromną, 6 tysięcy na zabukowanie dla nagrody dla tych pracowników, ponieważ proszę Państwa w roku 2007-2008 były takie możliwości. Niestety przez następne lata one zostały wypisane. Ze znaczących kwot jest jeszcze remont strzelnicy sportowej przy placu Kościuszki. Na ten cel zapisano 100 tysięcy złotych. 1 200 000 ma kosztować uruchomienie kontenerów kultury.